Pamiętaj, żeby dobrze zapiąć rolki i ubrać ochraniacze. Zawsze jeździ w dobrze dopasowanym kasku. Hej, jestem Marysia, jestem instruktorem I Love Rolki w szkółce Roll for Roll i pokażę Wam dzisiaj, jak nauczyć się skakać na rolkach. Zaczynamy od ćwiczeń na trawie. Wykonuj małe podskoki. Prawidłowa pozycja przy tym ćwiczeniu to proste plecy, kolana ugięte, ramiona wyprostowane. Pamiętaj, żeby plecy były proste, ale również pochylone do przodu. Zwróć uwagę na to, żeby pierwsze na ziemi lądowały Twoje palce. O, właśnie tak! Amortyzuj lądowanie, uginając kolana i schodząc do półprzysiadu. Następne ćwiczenie wykonamy już na betonie. Zacznij od gładkiej nawierzchni. Nie próbuj od razu skakać przez przeszkody, takie jak ta czy ta. Wykonaj taki sam podskok, jak ćwiczyłeś na trawie. Im wyżej skaczesz, tym bardziej amortyzuj lądowanie, uginając kolana. Jeśli czujesz się pewnie skacząc w miejscu, przejdź do małych podskoków w trakcie jazdy. Skacząc, nie wybijaj się do przodu. Im szybciej jedziesz, tym dalej polecisz. Wybierz sobie płaską linię, przez którą będziesz ćwiczyć wybijanie się w odpowiednim miejscu. Jeśli bezbłędnie przeskakujesz przez wyznaczoną linię, połóż na niej kijek. Żeby skoczyć wyżej, dołóż ruch rąk. Zamachnij się do tyłu i w momencie wybicia wyciągnij ręce w górę. Powtarzaj każdy etap tak długo, aż poczujesz się w nim swobodnie i powoli zwiększaj swój poziom trudności. Wiecie już, jak bezpiecznie nauczyć się skakać na rolkach, a teraz pokażę Wam, jakich błędów unikać. Nie skacz na proste nogi. To szybka droga do kontuzji. Zawsze pamiętaj o amortyzacji. Nie odchylaj się do tyłu. Pamiętaj, żeby plecy były proste, ale również pochylone do przodu. Nie ląduj na piętach. Pierwsze na ziemię zawsze opadają palce. To tyle. Dajcie znać, jak Wam poszła nauka. I do zobaczenia w następnym filmie.